Dzień dobry i witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Neurofreaków, Waszego ulubionego podcastu, gdzie mówimy sobie o diagnostyce, układzie nerwowym, pracy z ludźmi, pracy z pacjentami, czyli same fajne rzeczy, które interesują świadomych terapeutów. I tutaj jesteśmy w dość niestandardowym teamie, dlatego że do nas dwóch, Waszych ulubionych neuroterapeutów, doszedł jeszcze Krzysztof Ochman, który będzie takim gospodarzem, moderatorem rozmowy i będzie wyciągał z nas najciekawsze rzeczy. I wcale nie będzie przeklinał. Tak, bo takie zarzuty też były. Więc Krzysiek Ochman, Maciej Duczyński, wasz ulubiony neuroterapeuta, który specjalizuje się w pracy z jamą brzuszną, narządami trzewnymi. I... oraz Patryk Sobotka, wasz również ulubiony neuroterapeuta, który specjalizuje się w pracy... Po prostu. Cześć, słuchajcie, jestem Patryk. Okay. I teraz tak, ten odcinek będzie głównie o neurodiagnostyce i terapii. Dlatego, że cały czas pojawiają się takie pytania. Czym to w ogóle jest? I okazało się, że do tej pory, wytwarzając całkiem pokaźną ilość materiałów, zapomnieliśmy troszeczkę o takim podstawowym materiale edukującym, co my tak naprawdę robimy. I w ogóle o co chodzi? Dlaczego to? Tak, a wszystko jakby pojawiło się w sytuacji, kiedy bardzo zaciekawiona pacjentka Natalii, z którą pracujemy, zapytała się: cześć Natalia, gdzie można o tym bardziej poczytać albo posłuchać? I się okazało, że za bardzo nie było co wysłać, gdyż były takie dość specjalistyczne materiały, które tutaj nagraliśmy. A tutaj myślę, że ugryziemy ten temat troszeczkę od innej strony, tłumacząc Wam bardzo fajne proste zależności na przykładach. Także oddaję głos naszemu gospodarzowi Krzysztofowi. Dziękuję bardzo. Także zapytam, czym jest neuroterapia w takim razie? Odbijam do Maćka. Okej. Okay. Zatem neuroterapia jest pewnego rodzaju diagnostyką i terapią, która jest celowana w najbardziej obciążające nasz organizm stresory. Czyli my nawet nie szukamy w pierwszym rzucie tego, co pacjenta boli, tylko staramy się zrozumieć, dlaczego doszło finalnie do takiej sytuacji. Czyli tak, sprawdzamy, co go autentycznie dojeżdża najbardziej na ten moment. Do czego on się nie jest w stanie zaadaptować. Dokładnie. Czyli ja myślę o kategoriach jakby okej. Okay. Pewnie dojdziemy w pewnym momencie, jakby co, dlaczego go boli. Mhm. I co go boli w sumie, bo objawy na przykład uda nam się wyciągnąć jakieś charakterystyczne. Natomiast bardziej odpowiem na pytanie, dlaczego on się nie regeneruje, gdyż wiemy, że to jest taki oklepany tekst, który często powtarzany, że ludzie mają olbrzymie możliwości regeneracyjne. I jakoś nie widać tego specjalnie wśród naszego społeczeństwa. Tak. I tutaj myślę, że też w ogóle warto powiedzieć, że najczęściej my się zajmujemy pacjentami z tak zwanymi problemami niespecyficznymi, które no wszystkim przysparzają najwięcej problemów w diagnostyce, no bo oczywiście mamy część tych pacjentów, gdzie problem jest bardzo jasny, bardzo oczywisty. Typu na przykład pierwszy raz skręcony staw skokowy. I boli staw. I boli staw skokowy. I po prostu on napuchł, jest ciepły, boli, czerwony. Wiesz co, tutaj... No okej, nie? I to jakby tutaj, jakby ta refleksja jest troszeczkę krótsza w tym momencie. Że jakby wiemy, co teraz jest tym takim najbardziej palącym problemem. Tak, ale wiesz co, i teraz tutaj pojawia się taki błąd myślowy, tak mi się wydaje, że dużo osób na przykład wie, dlaczego jej boli i potem pada takie określenia. Bo mam złą postawę, dużo siedzę, mam zmiany zrodnieniowe. Przeciążyłem się w ogóle, źle spałem, mam niewygodną poduszkę. A to jest po prostu bullshit. Wszystko. Tak, no więc chodzi mi tylko o taki jakby podkreślenie tego, że czasami coś jest ewidentnie od czegoś. Tak. Że to był uraz. Tak. Ktoś ci wjechał w plecy kolanem. Nie, wiesz, 100% i wtedy wiadomo, nie? Reasumując, tak, w neurodiagnostyce zawsze jest jakaś przyczyna czegoś. Tak, a prawdopodobnie ale... tych przyczyn może być nawet więcej, nie? Więc, dokładnie. Więc jakby nam chodzi raczej o, może inaczej, chodzi nam często o takich pacjentów, gdzie oni przychodzą i to jest w ogóle klasyczna sytuacja z każdego gabinetu. Czy to będzie wizyta u fizjoterapeuty, czy u osteopaty, czy no, u kogokolwiek, kto pracuje z ludzkim ciałem, przychodzi taki pacjent i mówi, no boli mnie. I kiedy my zadajemy kolejne pytania, dlaczego, od kiedy i tak dalej, to dużo tych pacjentów nie jest w stanie jasno powiedzieć, że no, wszystko zaczęło się od tego momentu, kiedy miałem uraz tego kręgosłupa.
na przykład. Albo czasami oni wiążą to z czymś, co jest jakby zupełnie nieadekwatne do objawów, jakie oni mają. Mhm. Typu ktoś mówi, no po prostu wstałem rano, kichnąłem i od tego momentu bolą mnie plecy. Tak. Tu jest jakby 100% zgody, tylko na przykład te, mi bardziej chodziło o to, że te wytłumaczenia, które czasami padają, typu postawa, zmiany zwyczajowe, to okej, dobra, ale na przykład dlaczego masz tą postawę? Tak. No bo często się garbię. A dlaczego się garbisz? Przecież teoretycznie jakby nasze ciało dąży do tego, żeby się jak najmniej przeciążać, obciążać. Dokładnie. Więc skąd ta postawa? A dlaczego zmiany zwyczajowe? Okej, no bo jakby jestem na przykład, nie wiem, już starszy, mam 50, 60, 70 lat. Dobra, ale są osoby, które mają te zmiany, ich nie boli. Dlaczego cię boli, a ich nie? W sumie same zmiany są de facto bezbolesne. Tak. Skąd te problemy u ciebie? Więc my drążymy dalej i staramy się znaleźć taką, powiedzmy, taką przyczynę naprawdę. Skąd to się wzięło? Dlaczego układ nerwowy się nie regeneruje? Co tego pacjenta obciąża? I tak jak pytałeś, czy my zawsze znajdujemy jakąś przyczynę? Tak, ale jak Maciej powiedział, ich jest sporo. My się opieramy tutaj na całej triadzie zdrowia i się okazuje, że nawet jakiś problem typu stary upadek, długo nieleczony i tak dalej, to on często będzie miał właśnie jakąś komponentę chemiczną, poprzez to jakieś problemy sutrzewne i tak dalej, jakąś komponentę emocjonalną, pamięć bólu, te wszystkie założenia, więc w sumie tak, ale przyczyn jest często dużo, no nie? Czyli w neurodiagnostyce nie skupiacie się stricte tak bardzo na tym, że co jest nie tak, że kolano potencjalnie boli, tylko wychodzicie od tego, co najbardziej obciąża ciało. To jest jakby duża różnica od takiego podejścia, które ludziom może się rzucać w pierwszym jakby skojarzeniu. Myślę, że w taki nawet game changerem byłoby to, gdzie na przykład ktoś będzie dochodził, dlaczego te kolano boli, bo powiedzmy to jest taki kolejny etap myślowy, typu znajdę największe priorytety, które obciążają układ nerwowy mojego pacjenta. No to jest taki powiedzmy super, to już jest super, ale nawet dowiedzenie się tego, dlaczego te kolano boli, co w tym kolanie nie działa, to często i tak jest dużo. Jakby na przykład większość terapeutów robiła podstawowe testy, oceniała jak przód uda, jak czworogłowy, jak przewodziciele, jak pasmo medropiszczelowe, jak naprężacz, jak poślady, jak biodro, jak grupa krzywoogólniowa, byłoby super. Tutaj wchodzisz w temat, że jeszcze niedużo terapeutów, tak rozumiem, pracuje, że wyszukuje takie rzeczy. Coraz więcej, wydaje mi się, że coraz więcej, dlatego że tutaj... Może powiem na przykładzie teoretycznie naszych kursantów, którzy pojawiają się i oczywiście fizjoterapeuci, którzy szkolą się na szkoleniach, to są też osoby, które no powiedzmy, że dobrze sprawują się w roli pacjentów. Każdy ma swoje problemy. Często ludzie poszli na fizjoterapię po to, żeby rozwiązać swój problem, a potem pomagać innym ludziom. I się okazuje, że pomimo tego, że byli na przykład przez kilka lat na rehabilitacji, bo na przykład mieli nie wiem, jakiś problem z kolanem, nawet mieli rekonstrukcję więzadła krzywego przedniego, czyli to jest taki dość popularny problem, gdzie wymaga to operacji, wymaga to jakby operacji często, wymaga to fizjoterapii przed operacją, wymaga to fizjoterapii po operacji, a się okazuje, że ten problem, nawet pomimo tego, że ta operacja była rok, dwa, trzy lata temu, on się dalej utrzymuje, to po zrobieniu prostych testów i wyciągnięciu wniosków, że okej, słuchaj, kolano fajnie, ale tutaj musimy zwrócić uwagę na twoje biodro, na twoje staw skokowy, bo to nie działa prawidłowo. I się okazuje, że jak to jest możliwe, że ja studiując albo skończąc studia, będąc na wielu fizjoterapeutach, wielu specjalistów, nikt mi tego nie robił. Więc mi się wydawało wcześniej, że więcej osób to robiło, ale okazuje się w praktyce, że jednak bardzo mało. I pacjenci są często bardzo zszokowani, nawet jeżeli jesteś ich którymś albo któryś następnym terapeutą. I że wow, dlaczego nikt tego nie używa, skoro to jest takie fajne, skuteczne i daje takie możliwości? No to tutaj płynnie przeszliśmy do takiego tematu, czym to się różni od wielu innych podejść, bo rozumiem, jeszcze nie tak dużo terapeutów w Polsce pracuje w ten sposób, że szuka tych przyczyn, diagnozuje. Jeżeli boli kolano, to szukają poza kolanem. I to nie, że i nawet nie tylko, że w biodrze i stawie skokowym i tak dalej, tylko szuka też jeszcze, czy to nie jest przypadkiem z powodu jakichś z powodu głowy, jakichś części mentalnych, emocjonalnych, albo z powodów biochemicznych, czyli jedzonka, jakby otoczenia, suplementów, bla, bla, bla i tak dalej. Okay. Czyli to jest wyjście jakby dosyć szeroko. Okej, okay, czyli myślę, że właśnie porównując neuroterapię do fizjoterapii, to w fizjoterapii mamy takie podejście, które jest mocno nastawione na jakąś jednostkę chorobową, na jakiś problem kliniczny tego pacjenta. Więc bez względu na to, czy jego problem będzie właśnie taki nieoczywisty, czasami problem chroniczny, czasami taki, który właśnie wziął się gdzieś tam znikąd, to w fizjoterapii no,
często ta ścieżka edukacyjna uczy nas tego, żebyśmy starali się znaleźć jednak jednostkę chorobową. Czyli jeśli pacjent, jeśli ma problem z kolanem, no to najpierw będziemy sprawdzać, czy to jest problem właśnie może z ACL-em. Może gdzieś to jest problem z powierzchniami stawowymi. Może z łąkotką, nie? Więc zaczynamy sobie od takich testów przesiewowych i jeśli tutaj coś znajdziemy, coś nam nie pyknie w którymś teście, no to już jest łatwa, no jest taka tendencja do tego, żeby się uczepić tego, że to jest to, że to jest problem może właśnie gdzieś zwyrodnieniowy w kolanie, może jakiś problem z rzepką. I zaczynamy to dopasowywać do jakiegoś schematu. No i wtedy po prostu no my chcąc, nie chcąc zaczynamy myśleć bardzo lokalnie o jakimś problemie. Typu, no jeśli mamy zmianę zwyrodnieniową w kolanie i to kolano boli, no to jest definitywnie przyczyna. Co już jakby faktycznie jest pewnego rodzaju błędem myślowym, nie? Bo nie szukamy dalej, nie drążymy do tego, dlaczego w ogóle do takiego problemu tutaj doszło, skoro na przykład nie było bezpośredniego urazu. Więc myślę, że w neuroterapii będziemy gryźć ten problem od zupełnie innej strony. Czyli zadawać sobie kolejne pytanie, dlaczego? I tutaj wchodzi w to trochę więcej takiego patrzenia fizjologicznego. Czyli jeśli mamy właśnie, na przykład tak jak mówiłeś wcześniej, pacjentów, którzy też mają zmiany zwyrodnieniowe, a ich nie boli, no to możemy zadać sobie pytanie, no dobra, to czemu te zmiany zwyrodnieniowe niektórych pacjentów bolą, a niektórych w ogóle nie? No i teraz opierając się znowu na znajomości neurofizjologii bólu, opierając się trochę na informacjach z chociażby immunologii, no to po prostu będziemy wiedzieli, że ci pacjenci, którzy będą mieli na przykład więcej stanów zapalnych, będą po różnego rodzaju urazach gdzieś tam całego ciała, tacy pacjenci, którzy mniej będą dbali o to swoje środowisko wewnętrzne, którzy będą gdzieś tam mieli zmiany na poziomie mikrobioty jelitowej i tak dalej, że to będzie miało globalnie wpływ na całe ciało. I zatem oczywiście stoi po prostu nauka, tak? Że no wiemy po prostu, że tak jest, że na takie rzeczy powinniśmy zwracać uwagę i to jakby nie jest nic nowego. Staramy się po prostu tą wiedzę uwzględnić w takiej globalnej ocenie całego pacjenta. Tak, ja może tylko dorzucę, bo tych różnic możemy sobie dalej drążyć, czym to się różni od innych podejść terapeutycznych. Ja tylko powiem, że jakby podejście, które ty promujemy, ono się jakby wywodzi z kinezjologii stosowanej, natomiast tam też jakby jest bardzo duże ograniczenie wykorzystywania metod. Mhm. My bardziej mamy takie podejście, że fajnie, że znasz różne podejścia terapii manualnej, fajnie, że znasz różne koncepcje pracy z tkankami miękkimi, to jest wszystko super i możemy to wykorzystać do tego, żeby ocenić, które bodźce, gdzie te bodźce aplikowane będą lepsze, żeby na przykład pacjent się najlepiej regenerował, mhm. w którym kierunku pracować, jak głęboko i tak dalej, więc jakby chcielibyśmy zrobić, jakby pomysłem w ogóle stworzenia tego szkolenia i tej koncepcji było kiedyś jakby stworzenie takiej instrukcji obsługi skrzynki z narzędziami, którą terapeuci mają. Każdy tych szkoleń ma mniej bądź więcej, ale zawsze przynajmniej kilka, a przynajmniej w przyszłości będzie miał kilka, więc fajnie było zrobić taką instrukcję obsługi, kiedy z tych narzędzi wykorzystać co i w jakim momencie. Więc to nam przyświecało. Jednocześnie wykorzystaliśmy częściowo diagnostykę kinezjologiczną, ale dorzuciliśmy tam dużo rzeczy, gdzie w kinezjologii nie ma, których w kinezjologii nie ma, tak? Pod kątem jakby obserwacji pacjenta, bardzo takiego spontanicznego wykorzystania kreatywnego testów toniczności mięśniowej, połączenia tego z testami funkcjonalnymi i tak naprawdę zrobienie tego fajną, spójną metodę, która będzie opierała się na bodźcowaniu kolana nerwowego i nie będzie taka bardzo obrana w jakieś takie konkretne ramy. Czyli dość luźny koncept. Reasumując to wszystko, jakby fizjoterapia to jest, przychodzi do mnie pacjent z bólem i ja eliminuję po kolei potencjalne przyczyny tego bólu, aż czegoś się uczepię, versus neuroterapia, gdzie ja patrzę na pacjenta i staram się połączyć kropki, że to wynika z tego, to z tego i dlatego wystąpił ból, czyli jakby patrzę po prostu szerzej. No i logicznym się wydaje, że drugie podejście raczej może być bardziej skuteczne, bo dotrę do przyczyny. Tak, natomiast oczywiście też czasami okaże się, że praca lokalna jest fajna, bo czasami po prostu ona daje dobry efekt, ale jak powiedział Maciek, w problemach niespecyficznych jest to dość mniej skuteczne, bym powiedział. Tak.
Dokładnie. Okej, okay, myślę, że warto przejść do tematu, czym są te problemy właśnie niespecyficzne, z jakimi pacjentami można wtedy pracować neurodiagnostyką. Tak, ja kiedyś w ogóle myślałem, że jest to taki model pracy, który nada się do jakiejś specyficznej grupy pacjentów. Tak niespecyficznych, tylko to, że to będzie dla pacjentów, którzy są trudni. Wiesz, że jakby to będzie tylko dla nich, a na przykład jak ktoś przyjdzie na przykład ze skrętem statystykowym, to już się to nie nadaje. Okazuje się, że to jest... Wiadomo, jakby narzędzie pierwsze z wyboru w sytuacji, kiedy masz pacjenta, który mówi, że nie, moglibyśmy odpalić po prostu mojego maila i przeczytać sobie jakieś od pacjentów rozkminy, typu tak jak wczoraj dostałem informację odnośnie pacjentki, która przykładowo ma problemy bólowe odcinka szyjnego, ma bóle głowy, ma problemy trzewne, ma w ogóle jakieś stany lękowe, depresje, ma problemy tak naprawdę bólowe w całym ciele, które nie są związane z niczym, była leczona przez neurochirurgów, gastrologów, enterologów, fizjoterapeutów, bo ma problem jeszcze ze snami, po prostu takie bóle i upadki i tak dalej. I pytanie, od czego w ogóle zacząć? Skoro ona ma bóle całego ciała wędrujące, neurolog, neurochirurg mówi, że nie ma pomysłu za bardzo na to, no to będzie jakby idealne zacząć z wyboru, bo my sobie ocenimy. Powoli, tak? Weźmy tego pacjenta jako taką, powiedzmy, cebulę. Czy to jest dobre marzywo, żeby określać pacjentów? Brnijmy w to. Tak, cebulę. I powoli sobie zobaczę, czy ta pacjentka, czy te urazy, które miała wcześniej, to temat już jest załatwiony, czy dalej trzeba z tym pracować, tak? Czy temat emocji jest u niej jakoś istotny? Czy ona ma problem z dietą? Może warto coś dosuplementować? Może warto by jakieś produkty wyeliminować pod kątem jakby zwiększonego, które zwiększają stan zapalny? I tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie mogę teoretycznie tą cebulę przekroić i zobaczyć sobie, powiedzmy, że każda warstwa tej cebuli to jest jakiś czynnik stresowy. I mogę sobie tego pacjenta obierać od zewnątrz i to będzie spoko. Może to trochę dłużej trwać, ale najlepsza opcja by było sobie tę cebulę przekroić, zobaczyć sobie, od czego w ogóle zacznę. Czyli co jest tym... Od czego się w ogóle zaczęło tej problemy? Okej, okay, fajnie. Czyli przychodzi, najważniejszy przychodzi pacjent z cebulką i go kroisz i sprawdzasz, co jest największym jego problemem i co się wtedy dzieje? Jest ciekawie, jestem trochę niezrozumień różnych, dziwnych, bo może takim sloganem tutaj z Maćkiem zarzucę, bo my często to mówimy. Możemy w kolejnych jakby neuroflikach ten temat rozwijać bardziej, bo na przykład wykorzystujemy sobie różne osie stresu, żeby na przykład zobaczyć, co obciąża najbardziej nerw błędny, co obciąża bardziej tutaj cały system związany z nerczami. No i się okazuje, że mamy tych czynników trzy. Jeden jest jakiś, nie wiem, temat stresowy, a drugi jest związany na przykład z jakimiś problemami trzewnymi, jambrzyszna, i trzeci na przykład jakiś ma charakter bardziej emocjonalny. Możemy wybrać z tego jakieś dysfunkcje, które jest jakby najbardziej, czyli na przykład ona zabiera najwięcej prądu, i sobie zacząć od niej. Zresztą jest tak trochę dziwnie, no jak tak trzeba zacząć po prostu, no nie wiem, jakiś, nawet dla niektórych to już będzie trudne, kiedy on przychodzi z bólami na przykład kompleksu barkowego i ty mówisz, że jakby ten bark, okej, okay, fajnie, ale zacznijmy od pracy na jamie brzusznej, na brzuchu, nie? Gdzie to jest takie dla nas bardzo oczywiste połączenie. Bardzo blisko. Bardzo blisko, to jest po prostu bliżej się prawie nie da, no nie? Ale w sytuacji, kiedy na przykład okazuje się, że na przykład czynnik ma charakter emocjonalny, jest to związany problem z psychosomatyką, no to już jest trochę jakby dziwniej. Tak, bo też nikt nie spodziewa się tego, że akurat będziemy robić coś w tym kierunku, nie? Tak, bo tutaj też mamy jakby sporo do zaoferowania, no nie? Czyli czasami się po prostu zdarza, że najbardziej obciążający czynnik pacjenta to jest czynnik emocjonalny i z tym też jesteście w stanie pracować. Tak, bo jesteśmy w stanie wspomagać taką pracę. Tutaj jest tak, że jest to na tyle temat zawiły, że to wymaga pracy od nas, ale też pracy domowej przez pacjenta, jakoś usystematyzowanie sobie tego, czasami może wspieranie. A jak często się zdarza, że ten czynnik emocjonalny jest właśnie problemem? U mnie często, ale to nie u wszystkich, no nie? Wydaje mi się, że nie u wszystkich, bo nie wszyscy chcą tak pracować. Wiem, że osoby, które są po naszych szkoleniach, znaczy, jestem w stanie jakby to zrozumieć, gdyż w ogóle szkolenie, które jakby prowadzimy, ono jest jakby rozwija się cały czas i teoretycznie nie było aż tak dużo czasu poświęcone na ten stres emocjonalny. Teraz jest dużo więcej, więc mam nadzieję, że teraz będzie mniejszy problem, bo po prostu tych narzędzi było dużo, dużo mniej. Natomiast w sytuacji, znaczy wiem, jak wygląda życie, tak? Wiem, jak tutaj XXI wiek aktualnie to funkcjonuje, wiemy, że teoretycznie... Ludzie są coraz bardziej świadomi swoich problemów, tego, że ta głowa na nich wpływa, coraz więcej się o tym mówi, pomimo tego, że no już Platon lata temu informował ludzi o tym, że
ta ich głowa ma duże znaczenie w kontekście ich życia, to my dalej w sumie się trochę tego uczymy i edukujemy ludzi i jakby mi się wydaje, że wreszcie jest narzędzie, neurodiagnostyka, która pozwoli pokazać temu pacjentowi, jak już przyjdzie do gabinetu, że faktycznie ten problem emocjonalny ma bezpośrednie przełożenie na ciało, na układ nerwowy, czyli na ciało. Mhm. Tak. Znaczy, mi się też wydaje, że dużo osób zdaje sobie z tego sprawę, że te emocje bardzo mocno wpływają na nasze ciało, na to, jak my się czujemy. No ale bo często nie wie trochę, co z tymi emocjami zrobić. Tak, czasami nie. Mimo tego, że no, chyba każdy z nas kojarzy taką sytuację, że na przykład ze stresu potrafi mocno boleć brzuch. Tak? Albo że gdzieś czujemy, że boli nas kark od tego, że mamy dużo, dużo stresu i po prostu czujemy duże napięcie w barkach, nie? Więc to ludzie oczywiście kojarzą, ale może u nas jest trochę taki czynnik kulturowy, czasami gdzieś tam trochę takie wyparcie tego, że no tak, generalnie takie problemy stresowe są, ale ja takich nie mam, nie? Tak. Więc to też może być trochę tego kwestia. Wiesz co, ja widzę taki jeszcze jeden mały problem, że ludzie widzą takie powiązania, połączenia w sytuacji silnego takiego stresu, ostrego nazwijmy to, i takie połączenia, ale on mija i jest trochę lepiej, no nie? Tak, I zeszło to. Natomiast jest temat tak zwany stresu przewlekłego i jednocześnie czasami te zmiany mogą być bardziej subtelne albo mniej subtelne, bo jak jeszcze żołądek może cię boleć stricte od stresu, kark, przepraszam, serce, jelita, gdzieś tam wątroba i tak dalej, no to już jak myślisz w kategorii bólu kolana, to już nie jest takie oczywiste. To już nie jest takie oczywiste, nie? Bólu barku, bólu głowy, no to jeszcze w miarę, no nie? Ale nie wiem, problemu gdzieś z kończyną dolną, ze stabilizacją. Z łokciem. Z łokciem, Ja też mogę powiedzieć, to jest warte uwagi, że rzeczy, które wydarzyły się dawno temu w życiu, związane z jakimś stresem emocjonalnym, traumą, i znowu trauma to może być w ogóle za duże słowo dla niektórych, to nie chodzi o drastyczne doświadczenia, tylko takie po prostu doświadczenia. Czyli one też mogą mieć wpływ i mogą oddziaływać na nas do dzisiaj, pomimo tego, że to było po prostu lata temu i tak było w przypadku mojej szyi na przykład, nie? Że tam trzeba było popracować właśnie pod kątem psychosomatyki. A szyja spoko już? Tak, już od dawna jest spoko ta szyja. Zapomniałem się zapytać. Od dawna jest spoko ta szyja, no i tam były dwie terapie z tobą, Patryk, właśnie pod kątem psychosomatyki. No i to były rzeczy jakby, które miały miejsce właśnie lata temu i no to jest zawsze jakieś takie duże zaskoczenie, że kurde, no jakby to było dawno temu, a dalej ma na mnie wpływ, no ale dużo takich pacjentów przerobiłeś. Są też przypadki jakby takie na twoim YouTubie, kiedy ty pracowałeś, no czy w ogóle jakby dużo case'ów tworzyliśmy, gdzie ten stres emocjonalny sprzed nawet lat właśnie miał wpływ na to, że dzisiaj kogoś boli bark, boli głowa, boli, czy tak jak mnie, boli szyja, nie? Tak, fajnym case'em też była Ola, którą nagrywaliśmy na twój kanał i tam w 4 miesiące osiągnęliśmy fajne efekty. Jeżeli ktoś myślę, że chciałby dowiedzieć się o efektach takiej terapii, jeżeli pacjent jest na przykład z natury tam psychosomatyczny, że problemy ma pod kątem też emocjonalnym, no to Ola jest fajnym case study. Wszystko to było na twoim kanale, myślę, że będzie w linku poniżej. Tak. Mi na przykład w tym kontekście, bo tak, ludzie sobie powiedzmy, że zdają sprawę, my też mieszkamy w Warszawie, więc tu troszeczkę jest inaczej, w sensie ludzie są bardziej wyedukowani, jest fajniej. Natomiast tu jest o tyle dobre to, że można pokazać ludziom tak zerdynkowo, że zobacz, taki i taki temat ma wpływ na to i na to. Mhm. I zobacz, twoja szyja na przykład działa tak, jeśli okazuje, że mamy niewydolne, jest i z ból podczas stosowania i tak dalej, robimy sobie terapię, która opiera się właśnie na gdzieś tam takim powiedzmy eliminacji stresu, to w ogóle fizjologicznie na co mówi równoważenie bardziej, czyli po prostu ciało lepiej reaguje na ten czynnik stresowy, który miał miejsce teraz albo wcześniej i masz odpowiedź od razu po. I ktoś na przykład okazuje się, że jest w stanie ten ruch zrobić. Te mięśnie zaczynają działać. I to jest tak, a my robiliśmy tylko jakby, nie robiliśmy żadnej pracy manualnej przy tym. Nie trzymasz kogoś nawet jakoś bardzo długo, jak w niektórych nurtach terapeutycznych, że masz właśnie jakiś taki kontakt bardzo duży z ciałem, z głową, z klatką piersiową i wtedy możesz mówić, aha, dobra, zmiana temperatury, a tam często nie ma tego kontaktu zbyt dużego albo w ogóle nie ma kontaktu specjalnie, takiego, że tam oddziałujesz mechanicznie na tkanki, a efekt bezpośrednio pojawia się po. Ja myślę, że no.
Wiesz co, czasami jak tak się teraz zastanawiam, po prostu ludzie mówią, okej, okay, fajnie, fajnie, ale jakby dziwne rzeczy mówią. I to jest dziwne, dopóki się na sobie nie spróbuje. Bo ja Tak, ale byłem tutaj też myślę, kiedyś taki że sceptyczny, nie, do tego. Jakby materiały, które nagraliśmy, jeżeli kogoś to ciekawi, to po prostu niech tam sobie zerknie, tudzież spróbuje samodzielnie. Mnie jeszcze zastanawiają takie dwie kwestie, powoli zmierzając do końca. Jak szybko ta neuroterapia działa jakby pod kątem pacjenta? To jest moje ulubione pytanie. Moje ulubione pytanie, jak szybko działa, jak długo z tego efektu? Nie? To jest takie standardowe pytanie, które pewnie na kursach. Może Maciek, ty będziesz chciał to uderzyć. Okej. No właśnie bardzo różnie, dlatego że jeśli sobie wrócimy do tego modelu z cebulą, to może się okazać, że tych warstw nie jest specjalnie dużo. W dodatku one mogą się okazać dosyć łatwe do zagospodarowania, nazwijmy sobie to. No i taka terapia no, wymaga po prostu nie, czasami kilku spotkań i jest po prostu fajnie i nasz pacjent czuje się świetnie. No po prostu jeśli tych problemów jest dużo, one są gdzieś tam nawarstwione na siebie, no nasz pacjent ma po prostu dosyć bogatą tą niestety historię swoją różnego rodzaju urazów, no tego, co go gdzieś tam po prostu w życiu spotkało. Urazów, traum, złego jedzenia tak, w ogóle. No, powiedzmy jakkolwiek, tych czynników, które są stresem dla jego organizmu, no to wiemy, że to będzie pewnego rodzaju proces. I to po prostu trwa dłużej. No nie ma się tutaj co oszukiwać, ale znowu, no moim zdaniem ważniejsze jest właśnie to pytanie, które tutaj od ciebie padło. Na jak długo zostają efekty i co jest jakby dla nas ważne i co jest ważne dla naszego pacjenta. No raczej nie to, żeby było fajnie przez chwilę, no bo też my się nie lubimy czuć jak tabletka przeciwbólowa, czyli żeby pacjentowi zabrać jego odczuwanie bólu na chwilę, tylko po prostu, żeby to jego życie się też po prostu zmieniało, żeby on zauważał, że to jest dla niego stresorem, to jest dla niego stresorem, więc to jednocześnie wchodzi też edukacja. I on po prostu jest w stanie raz, że lepiej adaptować się do tych czynników stresowych, a dwa, jest w stanie części z nich się po prostu pozbyć. I do nich po prostu gdzieś tam świadomie nie wracać. Tak. Teoretycznie jakby terapia, którą my wykonujemy, już abstrahując od tych tematów emocjonalnych, bo to jest powiedzmy, w ogóle terapia wygląda inaczej, tak? Ale w kategoriach pracy wiceralnej, pracy na rządzie ruchu, chociażby, nie? To ta praca jest często tak, jak ludzie już wykonują, tak? Bo my terapeutycznie wykonujemy proste techniki manualne, masaż tkanego mokich, tak? Który jest fajnym narzędziem do pracy z po prostu tkanką miesiopowięziową, czy właśnie gdzieś tam terapii punktów spustowych. My te wszystkie narzędzia wykorzystujemy, ale kluczowe tutaj jest dobranie bodźca i konkretnego miejsca. Więc to jest narzędzie na przykład dla tych osób, które teraz sobie myślą tak, ok, mam często pacjentów, którzy na przykład, nie wiem, bolą plecy i u jednych pracuję sobie z prostą mięśnią lędziowego i mi to fajnie działa, tak? Ale u niektórych nie za bardzo. U nich pracuje z pracownikiem, dorzuca mi się lędźwiowy, przeponę i się okazuje, że ten problem wraca cały czas. Więc tutaj będzie kluczowe dobranie miejsca, które poddam terapii. Tak? I się okazuje, że no szkoda, że nie uwzględniłeś w terapii kości krzyżowej, na przykład, bo pacjent miał często upadki na tyłek. Albo, że miał jakieś upadki w obrębie na głowę, tak? Albo, że ma jakieś zaburzenie na szwie strzałkowym. Albo jakąś dysfunkcję w obrębie jamy ustnej. I to w konsekwencji powoduje zmianę napięcia, wyhamowanie pewnych grup mięśniowych i nadmierną reakcję innych. I my próbujemy jakby zmniejszyć napięcie z tych obszarów, które są nadmiernie napięte, jednocześnie nie myślimy w kategoriach, co w ogóle wyhamowuje tamte, więc naprawdę próbujemy zrobić jakiś taki, nie wiem, walczyć z tym organizmem pacjenta. To jest całkowicie bez sensu. A więc ona starczy na tak długo, jak wasza inna terapia, albo i jeszcze dłużej. Bo raczej nie krócej, bo dlaczego by, no nie? Więc może być tylko de facto lepiej. Dokładnie. Mam jeszcze dwa pytanka. W takim razie dla każdego terapeuty, któremu się ten temat podoba, jak można się tego nauczyć? Jak to w ogóle jest trudne, skomplikowane? Dla mnie bardzo proste i mam taką nadzieję, że dla innych też, gdyż... Ale na przykład ile tobie zajęło skumanie tego wszystkiego? Na pewno dłużej niż teraz ktoś może to skumać, no nie? Dlatego, że teoretycznie ja byłem na sporo szkoleniach, trochę błądziłem i teoretycznie z tego szkolenia
to, z innego tamto, tu mi się coś nie podobało, tu było fajne, ale zrobione bardzo po macoszemu trochę, więc tu trzeba było doczytać, tu trzeba było pokminić sobie, wymyślić kilka rzeczy samodzielnie, które sprawdzały się twoim pacjentom, więc teraz można uczyć się tego stosunkowo szybko. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak dużo ktoś praktykuje i z jakiego etapu zaczyna. Jak ktoś na przykład... No załóżmy, że mamy takiego no, zmotywowaną osobę, która jakby no, chce się zaangażować w proces faktycznie. Okej, ale już praktykuje sobie? Coś tam na bliskich, robi? Znajomych? Na bliskich, znajomych. Dobra. A jeżeli praktykuje raz w tygodniu, no to pewnie będzie ciężko to wchłonąć, bo oczywiście pierwsza rzecz to jest po prostu być na kursie, druga rzecz jakby skumać to na kursie, trzecia to praktykować. Jak skuma to na kursie i praktykuje sobie tam, nie wiem, kilka razy w tygodniu, to myślę, że na przestrzeni tego kursu i tam kilka miesięcy po można fajnie to sobie wszystko posegregować w głowie, no nie? Bo to też zależy od tego, z kim pracujesz i jakie te osoby mają problemy, no nie? Bo się może okazać, że... No rozumiem, że no ale też ktoś nie będzie sobie brał jakichś ultra skomplikowanych przypadków, gdzie nikt nie był w stanie pomóc nigdy. Tylko jakieś proste tematy pewnie będą wjeżdżać na początek tam. Tak. Ból kolanka, ból pareczku. Tak, zazwyczaj w dodatku jest tak, że... No, że jeśli my gdzieś zaczynamy swoją drogę terapeutyczną, to raczej nie przychodzą też do nas pacjenci po nie wiadomo jaki efekt. Tak? Zazwyczaj to są osoby, które mają te problemy dosyć proste. Tak? Albo przynajmniej jeśli oni już wiedzą, że mają tych problemów dużo, a uda nam się rozwiązać nawet jakieś jeden, dwa problemy, które takiej osobie gdzieś tam dokuczają, to i tak już jest w porządku. Nie? Więc od nas jako od takich powiedzmy młodych, startujących terapeutów nikt nie oczekuje jakichś cudów i myślę, że to jest jak najbardziej w porządku. Jak ja sobie teraz też myślę gdzieś tam o początkach swojej pracy, no to pacjenci nie przychodzili z nie wiadomo czym. To zazwyczaj taki klasyczny problem, boli mnie odcinek lędźwiowy i tak naprawdę oczekiwania są też stosunkowo nieduże. Na początku pacjenci chcieli, żebym ja po prostu im trochę pomasował odcinek lędźwiowy i nawet jeśli to starczało na stosunkowo krótko, to oni jakby i tak byli z tego zadowoleni. Nie? Czyli już tylko po samym szkoleniu można no, próbować diagnozować tych pacjentów, szukać tych przyczyn. Tak, oczywiście. I tutaj można sobie nadal pozostawić trochę czasu, trochę pola do tego, żeby poeksperymentować. No bo oczywiście jeśli takiemu pacjentowi, który nie ma tych oczekiwań, nie wiadomo jakich, pomożemy w bardzo fajny sposób, no to będzie to miłym zaskoczeniem zarówno dla nas, jak i dla tego pacjenta. No i oczywiście później w dodatku, no nim my idziemy dalej, tym się okazuje, że my być może trafiamy nawet na te same osoby, tylko że jesteśmy w stanie im pomóc w sposób lepszy, szybszy, trwały. Czyli metoda charakteryzuje się tym, że z każdym pacjentem jakby idzie nam coraz lepiej, tak? Tak, dlatego że my się po prostu uczymy. Tutaj zasady tego typu terapii są dosyć proste. Tak. Jeśli sobie je po prostu jakoś zrozumiemy i poświęcimy trochę czasu na to, żeby to po prostu przepraktykować, no to nie jest to nic bardzo trudnego. Tak, w ogóle jeżeli mam taką w miarę sumienną osobę, to myślę, że, bo powiedzmy, że tak, cały warsztat, który jakby proponujemy, to jest jakby takie 4 spotkania po 3 dni, które najczęściej odbywają się raz na miesiąc, na 1,5 miesiąca, więc powiedzmy, że w 5 miesięcy widzimy się na kursie. No i powiedzmy, że damy potem komuś jeszcze 2 miesiące do przepraktykowania tego i wydaje mi się, że w miarę w pół roku możemy już fajnie tutaj się posługiwać tymi narzędziami. No oczywiście do doskonałości podejrzewam, że każdy ma troszeczkę jakby inne oczekiwania, więc powiedzmy tego czasu więcej, ale w pół roku można już tak przyzwoicie, a później może być tylko lepiej w ten sposób, no nie? Okej. Ostatnie pytanie na koniec, to dlaczego wy się zajęliście neurodiagnostyką i terapią? No ja za bardzo nie widzę innej opcji, gdyż ja mam taki jakby logiczny umysł i ja lubię teoretycznie, jak coś wynika z czegoś, więc nawet jak, nie wiem, pracuję w kontekście somatycznym emocjonalnie, to tam też jest to takie matematyczne na końcu, że to wynika z tego, bo w tym okresie zdało się to i to, a to jest powiązane z tym i z tym, więc mógłbym nawet taką mapę rozrysować, co wynikło z czego, więc to mi się po prostu bardzo fajnie sprawdziło, bo było to logiczne. Więc są różne metody, które tak, jedne są bardziej rzemieślnicze, drugie są bardziej takie artystyczne, bym powiedział, podejścia terapeutyczne. To dla mnie teoretycznie one są takie bardziej rzemieślniczo-logiczne.
Raczej jest. Więc po prostu dobrze się w nim odnajduję. I to było tak naprawdę coś, co spodobało mi się najbardziej z tego wszystkiego, co robiłem do tej pory. I jednocześnie dawało duże pole do popisu i duże możliwości, bo fajne jest to, że nawet jak mamy przykładowo cały dzień pacjentów, 8 pacjentów i każdy z nich przychodzi z bólem odcinka lędźwiowego, to się okaże, że u jednego rzeczywiście muszę pracować z odcinkiem lędźwiowym, u innego muszę do tego lędźwiowego dorzucić sobie jakby kończynę dolną jedną, bo tam jest problem, u innego w ogóle pracuję tylko z jamą brzuszną, u trzeciego pracuję jamą brzuszną bądź jakiś aspekt emocjonalny, u kolejnego tylko emocje i tak u wszystkich dalej. De facto poprawiam to samo, bo się okazuje, że oni mają niewydolny tułów, hipertoniczny gdzieś tam odcinek lędźwiowy, wychowane tutaj wracamy poślady. Do początku, że trzeba łączyć kropki, a u każdego te kropki są zupełnie inne. Tak, i to tak naprawdę też przedstawiamy takie różne schematy postępowania, gdzie te kropki powolutku sobie łączy, zaczynając od takich, wiecie, prostych, mało skomplikowanych schematów, do naprawdę takich dużych, już konkretnych przypadków, gdzie jak już słuchamy pacjenta, i robimy wywiad, to nas głowa boli, po prostu jesteśmy przestraszeni, nie wiemy od czego zacząć, ale później dobra, zacznijmy od początku, zobaczmy, w jakim ten pacjent stanie jest, czy z globalnym zaburzeniu, co z nerczami, co z nerwem błędnym i powoli sobie tę cebulę oglądamy, obieramy, z każdej strony się przyglądamy i idziemy sobie do przodu. Więc to też jest o tyle, wydaje mi się, że fajna opcja, że jak znasz zasady, to nie ma specjalnie znaczenia, z czym ten pacjent przychodzi, powinno to fajnie pójść. Oczywiście wiadomo, że nie zawsze, bo to nie jest jakiś też model uzdrawiania specjalnie, tylko to jest uczciwa terapia, gdzie efekty się na siebie nakładają i z wizyty na wizytę powinno być coraz lepiej. Natomiast są pacjenci, którzy są czasami ekstremalnie skomplikowani. Mhm. Pacjenci też nam często nie mówią wszystkiego i nawet, nie wiem, tam powiedzmy, że teoretycznie mówią, że super się odżywiają, jest wszystko cudownie, są aktywni, w ogóle praca psychoterapeuty idzie bardzo fajnie do przodu, jest wow, a się okazuje, że to nieprawda. Więc tacy pacjenci mogą nam nie iść specjalnie dobrze, bo to wymaga jeszcze większego zaangażowania od pacjentów niż od nas. Wiesz, tutaj poruszyłeś taki temat bardzo skomplikowanych pacjentów. Ja się zastanawiam, czy na przykładzie jakby kursantów, których już mieliście, bo rozumiem, że po pół roku można sobie zacząć i mieć jakby rezultaty u prostszych pacjentów, ale ile na przykład czasu może zająć komuś, żeby być takim no już wyjadaczem, jakby ogarniaczem w neurodiagnostyce. No nie wiem, my z Maćkiem w tych tematach siedzimy około 5 lat. Idzie nam nieźle. Tak. Więc nie wiem, czy to jest jakby bardzo duży próg wejścia, popraktykować 5 lat. Tym bardziej, że to nie jest tak, że wiesz, jakby w takiej drodze terapeutycznej, czy nie chodzi o to, żeby po prostu tak zacząć i skończyć? No, dokładnie. Myślę, że tutaj też ciężko jest to jakkolwiek porównywać i mówić o jakimś czasie, dlatego że jakąkolwiek terapią byśmy się nie zajmowali, no w ogóle jeśli w czymkolwiek w życiu chcemy być dobrzy, zwłaszcza że mówimy teraz o czymś, co no, wiąże się z jakąś odpowiedzialnością jednak, tak? No praca z innymi ludźmi, staranie się nieść, no żeby nieść im jakąś w ogóle pomoc, żeby oni się lepiej czuli i tak dalej, no to jest to jakaś odpowiedzialność, no i my po prostu o tym człowieku trochę musimy wiedzieć. No wymaga to jakiejś praktyki, która jest nie do przeskoczenia i po prostu no my stajemy się wszyscy lepszymi terapeutami, bez względu na to, jaki model, jaką formę terapii sobie obierzemy, no ten czas po prostu musi i tak upłynąć. Mhm. Więc tak jak mówiliśmy, te zasady nie są skomplikowane. One w dodatku później możemy się nimi trochę więcej bawić, trochę więcej tym żonglować, w zależności od tego, czy mamy jeszcze też trochę więcej narzędzi terapeutycznych, czy mamy też trochę większą wiedzę z no, zakresu w ogóle organizmu ludzkiego i czy i potrafimy sobie taka szybciej też te kropeczki trochę łączyć. Taka, tak, to stajemy się lepszymi terapeutami. Że wszystko można tak naprawdę do niej wrzucać, o wszystkim się uczyć i łączyć wszystko w całość. Tak, dokładnie. Tutaj nie ma ona jakby jest raczej sufitu. Nie, ona jest raczej pewnego rodzaju formą integracji i takiej komunikacji naszej z ciałem, z fizjologią tego pacjenta. Że możemy szybciej sobie dojść do czegoś, co na przykład my teoretycznie, hipotetycznie gdzieś tam moglibyśmy wiedzieć. Wtedy na też przykład się robi to wszystko przyjemne. Ten proces nauki robi się przyjemny, bo czytamy jakąś książkę i nagle mamy rozkminy, jak to wszystko połączyć jedno z drugim i od razu to przerzucamy na pracę. Tak, mi teraz na przykład bardzo dużo daje przeglądanie badań,
czy czytanie gdzieś tam książek, bo ja już jakby mam to narzędzie terapeutyczne, które teraz po prostu sobie czytam o jakichś zależnościach fajnych w ciele i myślę, o okej, okay, fajnie, wiem jak sobie to teraz sprawdzić. Nie? Mhm. Więc jest to znowu dosyć otwarty system. Tak mówiliśmy, te zasady są raczej proste. No i tak jak wszędzie, no jakiś tam czas sobie trzeba dać i może czasami naszym błędem jako ludzi, jako terapeutów jest to, że my oczekujemy tego, że chcielibyśmy wszystko szybko. Nie? A to czegokolwiek my się uczymy, potrzebujemy na to jakąś chwilę. Trochę tak. Zaangażowania. Ale są też tacy chyba neuroklubowicze na przykład, czy osoby po właśnie nicie, które no, ogarniają już fajnie i sam nit nie trwa tak długo, więc byli w stanie, nie wiem, gdzieś na przestrzeni 2 lat stać się naprawdę takimi no, terapeutami, którzy no, mają opór pacjentów i też no, prowadzą swoją bardzo skuteczną praktykę. Tak, fajną ale wiesz, jak się pytasz ich na przykład, jak sobie teraz jakiś materiał z nim nagrywaliśmy, jak często oni korzystają z tego, to oni zawsze. Cały czas. Każdego pacjenta, no nie? Opór. Więc jeżeli powtarzasz to... Nie, wiesz, ja znam takie osoby, które zrobiły u nas sobie pierwszy moduł i codziennie to robiły w gabinecie, no nie? I wiesz, jak robisz to codziennie przez 8 godzin czy przez 7, no to jakby już wpadasz w taki rytm, no nie? Bo wiesz, to jest tak trochę chyba z nauką języka angielskiego, przykładowo albo no, każdego. To jest znowu po prostu praktyka. Jak jesteś w tym języku na przykład, to ci ta nauka idzie szybko, no nie? Bo ty wiesz, słuchasz radia i tak dalej. I to jest tak, tu oglądasz takie materiały, tu pracujesz z pacjentami, tu rozmawiasz, tu gadasz sobie z kolegami, tu się wymieniacie poglądami i ty jakby w tym temacie jesteś cały czas, no nie? Więc jeżeli tak to traktujesz jako taki dodatek do innych form terapii, to ta nauka zajmie ci więcej czasu. Jeżeli tak będziesz w tym całym sobą, no to jest to krótko. To może trwać bardzo krótko. I były takie osoby, które już po pierwszym module, jak przyszły na drugi na przykład, mówiły, że one tylko tak testują pacjentów teraz, no nie? I już po prostu potrafiły to, wiesz, super robić. Zrobiły drugi moduł, moment, no nie? Więc czasami po prostu jak w tym siedzisz dużo, to może być nawet z moduł na moduł się ogarniesz. Kolejny moduł od ostatni, czwarty miesiąc i no jest też dobrym terapeutą. Każdy, kto pracuje neurodiagnostyką, no mówi, że przede wszystkim warto, nie? I to jest jakby ważny wniosek, że to narzędzie daje możliwość dotarcia do przyczyny bez takiego błądzenia po prostu. Tak, a z drugiej strony wiesz, ile są warte i jak bardzo się cieszysz z rzeczy, które udały ci się od razu. Czyli wiesz, jak wchodzisz w rzecz i zrobiłeś się tego samego dnia, wiesz, no super, to nie no było tak. Warte mojej uwagi specjalnie. To aż tak nie cieszy. No, a jak już na przykład posiedzisz w tym i naprawdę zgłębiłeś masę wiedzy, doczytałeś troszeczkę jeszcze i trwało to minimum 1,5 roku, no to mówisz, kurde, no fajnie, to było tego warte. Albo i rok, no nie? Wiesz, jakby są też duże szkolenia, czy to nie wiem, terapii manualnej, czy gdzieś tam w jakichś nurtach osteopatycznych, gdzie jakby cała nauka trwa lata. Lata, tak. Całe. No, dokładnie. A tu i tak można w miarę krótko robić naprawdę super efekty i robić takich pacjentów, gdzie nie przypuszczałbyś nigdy wcześniej w życiu, że można im w jakiś sposób pomóc. No nie, bo jak ktoś przychodzi na przykład z rozregulowaną gospodarką hormonalną, do fizjoterapeuty, no to wiesz, jakby to hola, to jakby, ale co, boli cię kolano, czy bark, czy coś? Może to zrobimy? Albo na przykład, wiesz, przychodzi do ciebie pacjent z, jesteś fizjoterapeutą z problemami skórnymi, no to jakby wiesz, no nie to masz narzędzi na to. Po prostu nie masz narzędzi ani diagnostycznych, ani terapeutycznych tak, do tego, tak. Żeby się tym zająć, nie? Tak, tak. A to się okazuje, że tutaj dostajesz narzędzie diagnostyczne, terapeutyczne, ale też takie nawet wspomagające terapię, bo może wrzucić pacjentowi, nie wiem, co warto odstawić z diety, bo na przykład pacjenci nie wiedzą, a dermatolog mu nigdy wcześniej powiedział, że jego problemy skórne mogą wynikać z jedzenia, co jest w ogóle abstrakcją, co jest w ogóle, okay, nie powinno tak być. No ale tutaj myślę, że dużo rzeczy wyjaśniliśmy. To co, trzeba odesłać gdzieś ludzi zainteresowanych tematem? Tak, więc powinien zapytać teraz, jak prasowy prowadzący, Patryk, słuchaj, jakby ktoś chciał się na ten temat dowiedzieć, to gdzie powinien znaleźć jakieś informacje? Załóżmy, że już zadałem to pytanie. Możesz sobie tak powiedzieć. Słuchajcie, pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli chcielibyście w praktyce zobaczyć, podpatrzeć, jak to wygląda, a jednocześnie nie wychodząc z domu, to jest taka możliwość i szykujemy z Maciejem i z Krzyszkiem taki duży webinar 24 listopada i tutaj po prostu trzeba wejść sobie na naszą stronkę neuropel.pl, zobaczyć i tam po prostu będzie stawy krzepodrowe. Neurodiagnostyka i terapia. Jako taki online'owy kurs bezpłatnie. Tak, no, neuropel.pl i zakładka nasze szkolenia i na dole są szkolenia online'owe. Dokładnie. I tam po prostu wchodzicie sobie. Możemy też podlinkować tutaj, jak jesteście na YouTubie. Od razu link. Dokładnie, od razu link, więc wchodzicie, kupujecie bezpłatne szkolenie za 0 zł i tam przez 3 godziny będziemy właśnie na przykładzie konkretnego tematu pacjenta stawów krzepodrowych z Maćkiem omawiać,
czym jest taka neurolingwistyka i terapia jest, jak my na tego pacjenta będziemy patrzeć. To jest pierwsza opcja. Drugą opcją są warsztaty. To jest dla osób, które są z Warszawy. Jednocześnie chciałbym sobie zobaczyć, jak to wygląda, poczuć to na sobie. I jeżeli zobaczycie... Znaczy, jak nie są z Warszawy, to też możecie przyjechać. Można przyjechać. My tego nie sprawdzamy. Tak. Kto skąd jest. A nawet po prostu jesteśmy bardzo dumni z tego, że przyjeżdżacie do nas z całej Polski, bo tak się też zdarza. Jakby tak ktoś był w Norwegii, to też może wpaść nawet. Są strasznie tanie loty. Dokładnie, więc słuchajcie, nie ma problemu. To są warsztaty w piątki, które mają taki charakter kilkugodzinny, gdzie można zostać na weekend w Warszawie nawet, no nie? I zwiedzić naszą piękną stolicę jesienią, tudzież zimą. I tam, jeżeli wpadacie na warsztat, który prowadzę ja, albo Maciek, albo Krzysiek Kwieciński, to tam na pewno będą właśnie testy toniczności mięśniowej, tam na pewno będzie neurolingwistyka. Na innych warsztatach ona też się pojawia, ale w mniejszej ilości. Mhm. Więc zerknijcie sobie na warsztacie. Oczywiście, jak nie wiecie, czy na tym kursie będzie neurolingwistyka, zawsze się można zapytać, napisać nas wiadomość i dostaniecie oczywiście taką odpowiedź. Warsztaty się cały czas zmieniają, ale są znowu na stronie Neuroprojektu pod zakładką Nasze Szkolenia i Warsztaty. Tak. I ostatnią opcją jest oczywiście opcja premium, czyli po prostu uderzyć grubo w temat i po prostu spotkać się z nami na kursie neurolingwistyki i terapii. I teraz sytuacja jest taka, żeby troszeczkę Wam ułatwić tutaj jakby decyzję, to jeżeli oglądacie, jeżeli słuchacie albo oglądacie ten podcast jeszcze w listopadzie, a listopad jest takim miesiącem z diagnostyką dla nas, głównie z neurodiagnostyką, pod hasłem nie ma terapii bez diagnostyki i po prostu zainteresujecie się szkoleniem i sobie takie szkolenie zakupicie, to w tam polu dodatkowe informacje wpiszcie listopad z neurodiagnostyką, co spowoduje, że to szkolenie będzie docelowo 10% tańsze. I to już jest taka, myślę, że całkiem opcja zachęcająca. Czyli w listopadzie jest zniżka właśnie na kurs neurodiagnostyki i terapii i też będzie troszeczkę wydarzeń w tym listopadzie. No chyba, że słuchacie dokładnie. Po listopadzie, to kurs jest bardzo dokładnie opisany, cała neurodiagnostyka i terapia. Dodatkowo jest cała masa filmów różnych YouTube'owych, gdzie na przykład ja czy Maciek pokazujemy, na czym ona wygląda. Mm-hmm. Jest też mój kanał YouTube'owy, gdzie macie no, bardzo obszerne materiały, bym powiedział, gdzie są godzinne terapie całe wrzucone. I można sobie zobaczyć, czy ten temat po prostu Wam leży, siedzi i po prostu odwiedzić nas. Więc to są takie trzy opcje, gdzie jedna, może zobaczcie, jak się Wam zużyło. Siedzisz w domu, nic nie robisz? Dwa, jedziesz na krótki warsztat? Trzy, ładujesz na cało i po prostu widzimy się na szkoleniu. Dla każdego coś miłego. Tak, każdy możecie oczywiście być na trzech opcjach naraz, to jest jakby nie jest problem. Można wziąć sobie wszystkie opcje. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za tutaj obecność, wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące właśnie czy to takiego podejścia, czy pracy w konkretnym przypadku, czy kursu, który gdzieś tam, o którym mówiliśmy, to oczywiście piszcie wszystko w komentarzu YouTube'owym. My oczywiście do wszystkiego postaramy się ustosunkować. Dzięki. Indeed. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Ciao.